Dzień dobry, moje kochane robaczki, w drugim odcinku 8 sezonu Love Island Wyspa Miłości. Zanim zaczniemy, subskrypcje, lajki, ok? Na tym zależy mi na algorytmie, dobrze? Teraz szybko po coś do picia. Ja już wypiłem mojego soczku kiwi w szklance ponad połowę. Najlepszy soczek. Wiem, że mi piszecie, że go nie ma. Nie moja wina, że jest pyszny i z mojego polecenia się przydaje. W ostatnim odcinku ta nowa, jeszcze uczycie imion, pamiętacie, prawie opuściła program, prawie, bo ją zatrzymali, więc zobaczymy, co w tym odcinku. Ja się już nie mogę doczekać. Zaczynamy, oglądamy. Wolnej porze. Od razu też dziękujemy za lawinę waszych pełnych emocji komentarzy, że Ania nie powinna odpaść już w pierwszym odcinku. My też jesteśmy tego zdania. Dlatego nie dość, że Ania została, to jeszcze na kolację dostała dwa super ciastka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Albert. Hej. Cześć Ania. Cześć Marcin. Ania, miło mi. Siadaj sobie. Dobrze, że głos za krzaków powiedział nam, że została. No bo nieuczciwe! Czemu miała wylecieć przez tego, wolał zostać zamiast, wiecie, no. No. Marcin, Albert. Super. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze. A masz już tam kogoś na oko w willi, czy...? To znaczy, mam jakieś swoje dwa typy. Wy też jesteście w moim... Cztery. Teraz już dobrze cztery. Liczę. Ale daję sobie tą przestrzeń na poznanie każdego. Okej, czyli będzie za dużo kolesiów na wyspie, więc w kolejnych odcinkach prawdopodobnie pojawi się jakaś nowa laska, nie? Nie, no tak, no o to chodzi, nie? Nie ma co się zamykać na razie na jedną osobę. Co, zaskoczona pewnie jesteś, co? Przyszłaś tutaj i dwóch samców czekało na ciebie. No, jestem. Dwóch smalców, chciałaś powiedzieć. Bardziej ty jesteś w moim typie, ale ty też jesteś super. On jest fajny, wygadany. No, obok mnie. Jest super chłopak, ale ja bardzo nie lubię, kto się brzydko śmieje. Dobra, to za miłe spotkanie, co? Tak jest. Że... Za miłość. No, za miłość. To znalezienie miłości. Ja już znalazłem. Miłość, moi drodzy, i nie piszcie mi tym razem, bo będę blokować, kto co jak wygrał, bo mnie to nie interesuje. Ja to oglądam tutaj z wami na spontana, na żywo, dobrze? Dzięki! Ja nigdy nie byłam zakochana. Nie? Nigdy się nie zakochałaś? Nie. No zobaczymy. Z iloma facetami byłaś? Nie jest nic dziwnego, będąc w związku, nie być zakochanym. Co w tym dziwnego? Oficjalnie z żadnym. Naprawdę? Z żadnym nie byłaś nigdy? No ja mam problem z tym angażowaniem się. Z angażowaniem czy z rozmową? Z angażowaniem, jestem bardzo ostrożna. Ale rozmowa ci idzie dobrze. Chyba tak. Więc jeżeli dobrze rozmawiasz, to już tak jest połowa sukcesu. Bo my mamy dobry fajer. No tak, tak, myślę, że to też wasza zasługa. Nasza zasługa? Rozwiązaliśmy ci język? Tak. Ma trudny charakter, a może po prostu jest bardzo konkretna i wie, czego chce. Mam wiadomość. Wow. Dawaj, czytaj. Kochani. Dobrze się zaczyna, czy nie? Dzisiaj spędzicie noc w kryjówce. Dobrej nocy. Hashtag razem raźniej, hashtag trójkąt mocy. U kryjówka tak szybko? Ty, w dziewiątej trzeba było się postarać. A tu tak rozdają? Jeszcze w trójeczkę? Wow. Czyli jednak? Śpisko o mnie. No. Ej, po prostu w kryjówce jest większe łóżko. Panowie mają tutaj bardzo dobry vibe. A, pewnie dlatego. No, wiedzieli, co robią. Tak, na pewno. Ta jest chyba bardziej zadowolona z ich szczęścia. Ale w sumie według mnie, wydaje mi się, że wybór dobry w sumie. W sensie jakby tak, no ty... No czy wiesz, ja też się zdziwiłem, nie mówię, że wiesz, że ja coś tam go nie myślałam, poczułem, że to będzie czy coś. Po prostu przeparowanie, a nie wrzucanie kogoś stąd. Ale no też się troszeczkę zaskoczyłem. Słusznie tam moja blondyna zauważyła w poprzednim odcinku, co nie, że go nikt nie wybrał, dlatego powinien. Także... Tak wyszło, ale cóż no, mogę powiedzieć. Masakra. Pierwszy dzień był mocny. Aby to już był koniec, nie? Bo... Aby to już był koniec tego dnia, bo serio. Trzeba się z tym przespać chyba. To niezręcznie. Chyba tutaj będziemy spać. Wow, dużo miejsca. Ale klimatycznie, co? Trojga trzeba dużego łóżka. Czyli tak, Ania śpi z tej strony, ja po środku, ty z tamtej. Koleś, dlaczego to powiedziałeś? To będzie długa noc. Zdecydowanie.
Czekaj. Spokojnie. Raz byłem barmanem i starczyło. W okularach jest zafascynowany tym drugim. Nie? Dobrze, chociaż mają coś do picia, bo... mogłoby być niezręcznie, a wiemy, że po tym będzie mniej. Spadnie. Za dzisiejszą noc. Bo za miłość już śpieliśmy. Przegadamy całą noc. Bo ja pewnie nie zasnę. Ej, no ja ogólnie byłem śpiący, ale maksymalnie... no chyba coś się zmieniło jednak. Nic tu jej, zrobiłbym wszystko, żeby zasnąć. Chyba, że nie czuję cringe, no co innego. Patrz, Mateusz, Ania, to mieli wyrok. Czekaj, 2, 4, 6, 8. Jest w porządeczku, ja już sprawdzałam na wejściu. Estetyka tego domu jest naprawdę według mnie ładniejsza niż w dziewiątce. Przyłamy się. Nie będzie ci to ciepło. No zobaczymy, jesteś gorąca. Troszkę. Jesteś gorąca. Dobranoc. A co było mówione? Było powiedziane, jakby nawet nie potrafię tego powtórzyć. Coś takiego? O, zajebiście. O, mamy to. W końcu. Czy dałbym radę zasnąć z nowo poznaną osobą tak totalnie bez bąbelków, nie? Bo z bąbelkami tak, ale bez? Idźcie myj, a ja ani będę suszył włosy bez suszarki. Dobra, dawaj, no. Jeszcze? Co oni robią? Żeby ci się wyszkoł, to nie zrobią. Zawsze się robi. Tym razem ci się nie zrobi. Nie wiem, czy tych scen nie wybluruje, bo mimo to, że robi jej włosy, to nie wiem, jak to YouTube potraktuje. Dzień dobry. Panowie, wypad. Na proteczki. Pa, pa, pa. Podsumowując, w nocy nie działo się nic ciekawego, pogadali sobie, mamy nowy dzień. I teraz zobaczą pewnie nowych uczestników. Tak. Jak pierwsza noc z nowymi, naszymi pierwszymi wyborami? Laura. Właśnie. A mi się bardzo dobrze spało. Przytulił mnie, okrywał mnie koderką, jak później się zrobiło zimno. Więc no, bardzo dobrze. Z Laurą? Zobaczymy, czy dziewczyny i chłopacy mają takie same wrażenia po pierwszej nocy, nie? Bo czasami może być różnie. Przyjemnie mi się spało, gdzieś tam przytuliliśmy się do siebie. Widać, że jest otwarta, że też lubi się przytulać tak jak ja. Co o tej parze myśleć? Bo niby on jest przystojny, ona jest piękna, ale ta duża różnica wieku, no nie wiem. A ty, Lori, jak tam? Ja lubię tylko z niektórymi osobami gdzieś tam pozwolić sobie na jakieś mizianie pierdolety. Porzuciliśmy ten temat, bo... A blondyna, druga, Lori. No, tutaj mam mój klimat, lubię ją. I tak ciężko było zasnąć, ciągle się wierciłem. Nie wiem jak wy. No my sobie w sumie normalnie leżeliśmy. Co to opowiadać? Tylkami się do siebie odwróciliśmy. Ja byłam po prostu bardzo zmęczona, było dużo emocji, a nie wiem, zaczął mnie łaskotać, gdzieś tam dziugać. Wiem, że chciał to zrobić, bo był, nie wiem, nie chciało mu się spać, chciał się jeszcze pośmiać. Skusić się chciał. No zbliżyć się w jakikolwiek sposób. O tym tak opowiada, ja bym była na niego wkurzona, co nie? Jak można po jednym nie odpaść, no to co tu jakby zwlekać? No to nie mamy miesiąca, czy no mamy może, ale no wiesz, o co chodzi. Będzie lepiej, myślę. To była tylko taka próba. Nas, pewnie. Mina chłopaku. Po tym, co on powiedział, mówi wszystko. A u ciebie jak tam, Adam? Wiesz, cało nas spaliśmy przytuleni, to gdzieś tam to chyba nas zbliżyło jeszcze bardziej, nie? Jejku, troszkę się nie spodziewałam, że on jest aż taki duży, bo on jest mega wysoki. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze tak dużego mężczyzna obok się nie miałam, więc czułam się taka, wiecie, drobiutka, malutka. Zaopiekowana. Mega. No to pięknie. Tego umawiam się tylko z wyższymi chłopami od siebie. Może zjemy śniadanie i będzie wielkie wejście? Albo jakieś randki, coś? Od razu po śniadaniu? Myślicie, że przyjdzie? Co? Panowie, konkurencja idzie. Siema. Słyszeliśmy, że nie macie pogody, to przyszliśmy razem ze słońcem. Siema, no, zaczynamy. Cześć, Marcin. Jestem ciekawy, jaki będzie ich odbiór, bo chyba pozytywny, nie? Czyli jacyś? Troszkę zajechani pierwszym dniem. Tak? A co się działo pierwszego dnia? Czy już odpadaliśmy, można powiedzieć. Co ty gadasz? Tak. To wyszliśmy w dobrym momencie. Ten w okularach jest tak pozytywny, że nawet nie przyćmiewa. Przyćmiewa? Przyćmiewa. Ciasno jest. Nie, przy jego energii nie chciałabym się No tak. Ładnie.
co się stało? Dzień dobry. A ma jaki ma słuch, nie? Od razu. O, panie. Cześć. Siemanko. Cześć. Słoneczka przyszły do was. Cześć. To będzie wtedy pewnie by chciał być wymalowany, nie? Co już zrobiliście? Cześć. My się znamy. Miło cię widzieć. Co powiedziała? My się znamy? Wy się znacie? Tak. No ty jada. Może jakiś były... To jest mój były narzeczony. Były narzeczony? Wow, ale daliście czadu teraz w tym sezonie. Naprawdę? Czarujesz? Nie. Blondy, jaką face zrobiła, co widzicie sobie. Ex. No, mamy... Zazdroszę się do reakcji. Powiem tak. Mamy dość gwałtowną sytuację, widzę. Dobra, ja musiałem... Ja za chwilę przyjdę. Pójdę do łazienki na chwileczkę ochłonąć. Jedna mama. No ja też bym musiał być ex w programie. Ej, uwaga! Taka sytuacja śmieszna. Kto jest Karoliną w parze? Jest z panią. Ty? A, dobra. Tak, tylko z ciekawości. To jest jej były narzeczony. Bo ty też jesteś w szoku, nie? Aż Koko po prostu przyszła, bo nie może to uwierzyć. Koko, przecież nie ma ostrości w kamerze. O, lepiej. Nie. Co? Nie może. Jeszcze raz, ściemka. Ty koleś, nie? Co dziewczyny? Wo. Nie będzie się czuł mega niezręcznie. Kurde, ale ona to przeżyła. Naprawdę, żeby się popłakała. Koko, nie przeszkadzaj mi, teraz nagrywamy. Zaraz za mnie wyjdę za 10 godziny, jak skończę nagrywać. Jakby to była taka moja pierwsza dojrzała miłość. Pierwsza dojrzała miłość. No nie dziwię się, czemu tak to przeżywa, nie? A on taki zupełnie, wiecie, na chillu. Koko, nie wyłączaj mi światła. Dzięki. Boże, myślałam, że w kiblu się nie odzywasz. Fajnie, że za nią przyszła, nie? Rozstaliśmy się dlatego, że był mało spontaniczny. I że po prostu chyba mało dojrzała i on pod kątem, że mało rozmawialiśmy i to był powód naszego rozstania. Tego bym się nie spodziewał, bo on teraz taki wygadany i taki, wiecie, tryskający energią, więc what? A ty byś, ty się pewnie też nie spodziewałeś, że ona tutaj jest, nie? Czy wiedziałeś? Stary, to jest chyba ostatnia osoba, której bym się spodziewał. Jakby zareagował na swojego byłego narzeczonego, swojego byłego. Ciężkie. Czytałem, nie? Że gdzieś tam była zaręczona, ale mówię, no i takie wejście. O, ale nie, według mnie zajebista akcja. No zależy dla kogo też. Perspektywa tego, jak chłopacy reagują, a jak dziewczyny reagują na takie, wiecie, sytuacje, nie? To jest w ogóle dzień do nocy, nie Koko? Zobacz, jaka Koko, zobaczcie, jaka Koko jest zadowolona. Mua. O, najgorsze jest to, że między nami nie potrafimy się rozstać i że cały czas mocno iskrzy i to w chuj. Ale faza, powiem wam. Oby nie było tak, że wiesz, że jednak znowu zaiskrzy. Nie wiadomo, no. Mi się wydaje, że to są takie emocje, to zaiskrzy. To są za silne emocje, żeby po prostu było to. I za świeże, żeby tak to puścić w niepamięć. Ktoś kawkę, herbatkę, panowie? Okay. Do góry herbata. Raz, cztery, okej. Okay. To my jutro zrobimy, nie? My robimy kawkę i herbatkę, a wy śniadanie. Co tam miał? Dużo. Dobrze słyszałeś. Karolina ma rację, bo ja też bym wolał zrobić kawkę czy herbatki, niż bawić się w kanapki. Widzę, wszystko. Widzę, że szybko się wszystko zmienia, tak. Chciałem powiedzieć. Dziękuję. Bardzo dobrze cię widzieć. W życiu bym nie powiedział, że oni są w swoim guście i mogli być parą. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle inne. Mi się kojarzy ona z takim, wiecie, wielkim macho facetem też od MMA. A on jest dla mnie raczej typem komika. Z czym się śmiesz? Wyspa nieprzewidywalna, co? A jeszcze, że jestem ciekawy, co jest w waszych głowach, bo ja nie wiem, jak bym się w takiej sytuacji zachował, nie? O, a on jest po prostu w takiej niezręcznej, niewygodnej pozycji, bo widzi, że ona coś do niego, a co oni w ogóle przed chwilą i teraz, co teraz, nie? Przestań z boku i obserwuj.
Dużo czasu minęło? Co? Co się dostaliśmy? A w styczniu? No to tak akurat czas na odreagowanie. A co w styczniu już rozstaliście się? Dobrze. Ile? Ona mówiła 10 albo 9 miesięcy temu. Czy to jest kręcone teraz? Nowy sezon 10 jest teraz kręcony i nam go będą puszczać? Co? Oni to robią na bieżąco jednak. Oni to robią na bieżąco, pomyliłem się, bo ludzie głosują. Jak to były te sezony puszczane parę lat temu? Jeszcze gdyby to było parę lat temu. Niedawno, świeża sprawa. Pół roku. Przestań. 9 miesięcy. Ja bym nie dał rady, stary chyba. Wrócił. Puszczajcie go, Koko. Ty się nie znasz na związkach, ty nigdy nie miałeś chłopaka, okej? Okay? A Aksa to owczarek, nie będziesz chodziła z owczarkiem, bo będzie szczeniaczki nierasowe, a muszę zarobić na swoich dzieciach. Co to za zapaszki? Gdzie moja kawa? Musisz sama zrobić Koko, proszę cię, cicho! W Warszawie to by się 10 pozabijało, żeby mi kawę zrobić. Co z wami? Ostro. To nie Warszawa, słońce. Panowie, wy chcecie walczyć o te laski, czy macie to gdzieś? Jakby to zależy tutaj wasz pobyt w programie od tych dziewczyn, więc ruszcie te 4 litery. O, jeśli tu będzie jakaś kawa, to raczej mrożona. Ja nie jestem w stanie funkcjonować bez kawy. No sobie zrób dwie. Na pewno chcę, żebym sobie dwie kawy zrobiła? Pieją i po prostu sposób bycia taki roszczeniowy. Kocham ją, to będzie moja nowa Daria. Nie wiem, sama? No, ty tak mówisz, no. A chcesz z Mateuszem spać dzisiaj? Skąd mogę wziąć wodę? Z kranu. Jaka diva, uwielbiam to. Nieprawda! Gorzko! Na szczęście! Dobra, mamy sporo do krojenia. Nie rozcięłaś sobie? Rozcięłaś. Powiem wam tak, ona myśli tak jak ja. Specjalnie udaje, że nie wie jak zrobić kawę, żeby ktoś do niej przyszedł i zrobił kawę. I rozwala szklanki. Ja tą swoją też rozwaliłem, nie wiem czy widać jak tutaj jest po szuruchrana, widzicie? Nie widzicie, bo nie opi się ostrość, ale jest. Chcesz papieru? Nie, spokojnie. Nie, delikatnie. To witajcie w moim świecie, to ja właśnie tutaj, brawo. Ja ci chętnie poklaszczę, bo utożsamiam się z tobą. Ale widzicie, ja to zrobiłam specjalnie, żebyście teraz się wykazali, posprzątali. Taka. Macie za karę za to, że mnie zrobiliście kawy rano. Karę? Taka diva, co? Powiedziałem, a co powiedziałem? Nie no, rozkojarzona chodzę, nie uważam w ogóle. Trzeba uważać, teraz ten, nie wiem, zlepsza ogarnąć. Dziękuję ci, jesteś kochany. Spoko. Bardzo. Może wy się stikniecie, bo wiekowo jesteście do siebie najbliżsi. Chociaż dobra, muszę wyjść z tych stereotypów, jakby... Nie tutaj, Paweł, to nie ten program. Cześć! Zobaczcie, bo oni nie powiedzieli, że ona została w tym programie. Okej. Okay. Siemka! Marcin! Ania, long time no see. Znacie się? Tak się składa, że spędziliśmy noc w kryjówce w trójkę. Loj, jaki szok doznała. Hashtag trójką nocy. No to opowiadajcie, jak było? Bo widzicie, kiedy zostaje w kryjówce. Coś tam się działo. Serio? No i jeszcze nie wiem, dlatego sobie pozwoliła na ten żart, a ją to zabolało, w sensie Karolinę zabolało. No, ja w ogóle wczoraj stąd wyszłam, tam tą jedną walizkę spakowałam i... Ja bardzo chciałam, żebyś została, bardzo, naprawdę. No, ja już się nie poznałam, więc... To też była ciężka decyzja, no ale znałyśmy się raptem kilka godzin, więc nie było mi do śmiechu. Cieszę się, że jesteś z powrotem. No a ja, co było później? Prawda jest taka, że wszyscy byli w szoku, że ona odpadła, a nie ten Mateusz jej, nie? O, mam wiadomość! Uwaga, kochani! Woohoo, zapraszamy! Wyspiątka. Dziś poczujecie, jak to jest być gwiazdą futbolu. Liczą się tylko celne strzały. Hashtag strzel mi gola. Hashtag ślisko, ale miło.
Mam kciuki, żeby to był taki sport, który mogę pokazać, bo już na poprzednim sezonie nauczyłem się, że przeważnie te konkurencje muszę blurować albo w ogóle je wycinać. Czyli miałem rację. Niestety, moi drodzy, link do odcinka macie w opisie. Ja tych scen nie mogę puścić, bo one są bardzo dla dorosłych, tak bym powiedział. Lecimy dalej. Co ja tym, że pocałowałam Bartka w podziękowaniu za to, że mnie tutaj uratował w tej kuchni dzisiaj. I jeszcze raz wam powtarzę. Link do tego odcinka macie w opisie. Możecie sobie zobaczyć drugi odcinek z tymi scenami. Po prostu były buziaczki. Teraz dziewczyny będą się tłumaczyć, dlaczego tak, a dlaczego nie tak. Więc oglądamy, bo tak naprawdę nic złego się nie wydarzyło. Było po prostu bardzo 18%. Chciałam też pokazać trochę Arkowi, żeby się, wiecie, może trochę bardziej postarał. Wczoraj z Werą mi się zajebiście gadało. Taki... No i moja Blondie ma rację, no bo tak naprawdę nie stara się o nią w ogóle. I z fajnym vibe'ik zapaliśmy i tak mówię, kurde, bratne taka dusza moja i tak dalej. A teraz tak, nie wiem, coraz bardziej stopniowo jakby widzę, że to jednak raczej nie. Pamiętaj, myślę, że z takimi kobietami w związek więcej wkładasz niż otrzymujesz. Chwila. Hello, okej? Okay? To on powinien trochę inicjatywy włożyć, bo ją totalnie olewa. Nie zgadzam się w ogóle tutaj z panami, okej? Okay? Tym bardziej, że on jest mocną piątką, a ona jest mocną dziewiątką. Nie, ale to na przykład ten tekst dzisiaj z kawą, to mi chyba zapadnie do końca życia w głowie. Tak, to mnie tak zmroziło z tą kawą. Nie tekst. To jest księżniczkowatość taka ostra, nie? No nie. Cię miłym cię zmroziło, zamiast ruszyć 4 litery i pomóc? No dziewczyny, chłopacy, jak to oglądacie ze mną, zgadzacie się z nim, czy przepraszam bardzo, z nią, to chyba ona ma trochę racji w tym momencie. On w ogóle nawet nie stara się. Gdy moje połówce się długo dzieje, to automatycznie biegnę, a nie sobie jem się na nie na chillu. Nie wiem, ja może trochę księżniczkuję, ale wydaje mi się, że jako kobieta mam do tego prawo, bo rozmawiałyśmy o tym, tak. Że, no nie wiem, to, że kobieta powinna być silna, niezależna, to wiecie, to nie chodzi o robienie sobie samemu kawy. Ale facet też... Księżniczkowanie w tym momencie to jest po prostu proszenie o atencję swojego faceta. To nie ma nic z tym złego. Powinien się starać, a nie raz go wybrałaś na pierwszym parowaniu i teraz... Pewnie, gdyby nie ona, to byłby sam. Jakby już jest w 100% pewny, że będzie cały czas z tobą, no nie, więc bardzo dobrze. No nie, chciałam mu troszeczkę, nie wiem, dać taki pstryczek w nosa, ale może dzięki temu dostanę jutro kawę. Może. No jestem ciekawa, co się wydarzy po tej grze w sumie. Zawsze będę bardziej dziewczyną po waszej stronie, laski. Ciekawe, czy się patrzy na mnie w ogóle. To co masz teraz zamiar zrobić? Jakby wiesz, ja tam się nie chcę przed nikim płaszczyć, ja nie będę nikogo prosił, ja się... Gdybyś jeszcze był tutaj Bogiem, jakimś Herkulesem, to rozumiem twoje podejście, ale koleś, nie dosyć, że do najlepszych nie należysz, to jeszcze masz fatalny charakter. Czy może nie, że się nie będę nikogo starał, ale po prostu wiesz, jesteśmy tutaj określony czas, nie wiemy, czy na jutro nie odpadniemy i... A wiesz, ona mam wrażenie, jakby chciała się stary, nie wiem, poznawać przez pół roku albo więcej. Właśnie przez pół roku albo więcej, no bo zaraz padnę, nie? Ja w trzech możliwościach wyboru... Pominęłaś Armina? Że go pominęłam, bo trochę się, w sensie faktycznie poczuł się mega pewnie. Zapewnie, no. Nie do końca tutaj się z nią zgodzę. To już wam się nie podoba, czy... Jak? A bo ty Mateusza wybrałaś. Ej, Mati w ogóle jest taki niepozorny, a nie da się go kurde nie lubić, co? Wiecie co, dla mnie on jest taki trochę nijaki właśnie. A jak w ogóle rozmawialiście co tym, co zaszło wczoraj? O, zobaczymy. Właśnie. Czy omijacie się wzrokiem raczej? Omijamy się wzrokiem. Naprawdę? Nie potrzebuję. No co no. Ale to jest tak... kwestia tego, że masz do niego żal? Czy znaczy co? Żal, no nie no, ale to takie, wiecie... Niesmak? Znaczy... Wiecie jak to jest. Ona po prostu czuje niezręczność w tym momencie. No ja też znaczy taką osobę unikał, no bo tak naprawdę nic mnie z nim nie łączy. Nie potrafi... Perfidną niechęć? On nie potrafił też podjąć decyzji i dla mnie jest po prostu skreślony. Ja kotletów nie odgrzewam. Ty gadasz, taki kotlet rano podgrzany z wczorajszej nocy albo niepodgrzany. Pyszne, taki zimniutki. Faktycznie wolę niepodgrzane.
Dobra, Mateusz, miałeś okazję jeszcze pogadać jak z Anią? Czy to, jak... to znaczy, podobała mi się najbardziej ze wszystkich uczestniczek i gdzieś tam chciałam ją bliżej poznać i też ona wydawała mi się, że w rozmowie była taka, że mówiła, że nie chce na szybko. Widać było. No nie wiem, może coś źle interpretowałam, ale tak po prostu, jak już widzę, że ona bardziej jakby do Alberta. A dlaczego? Ponieważ pozwoliłeś ją wywalić z programu. No bo to już, no wiem, tak, że już tak. Jakby, w sensie, lubię ją, jest fajną dziewczyną, natomiast wiem, że to nic z tego nie będzie. Szukasz dalej po prostu. Czyli po prostu się ustosunkowałeś jakby. Tak. Wiemy, kto odpadnie, nie? Generalnie ja jestem trochę bardziej taki, wiesz, że tak powiem, crazy, taki szybszy gość, wiesz, a Ania myślę, że jest bardziej stonowana. Ale nam dupę objeżdżają. Ej, możemy podsłuchać. Chodź na tą kanapę. Słuchajcie, ja lubię takie akcje. Lubię ją, podoba mi się tak, ale do końca wiem, że to nie jest to, nie? Ciekawe, czy któraś później podejdzie do nich. Wiem, o co chodzi, też nie poznajesz tak, wszystkich wiesz, dziewczyn tutaj na wyspie. To panowie, lecimy. U kanapę ale... zjemy. Co wy robicie? A te dziewczyny jeszcze chillują. Pogaduszki. Albo podsłuchują. Ona akcja totalnie w moim stylu. Lauro, skoro tak świetnie radzisz sobie z piłką, na pewno docenisz randkę z zawodowym koszykarzem. Hashtag piłka w grze, hashtag bramka czy kosz. Ulala. Który grał kosza, przyznam się? Testują mnie! Kto jest zawodowym koszykarzem? To jest pytanie. Albo może jeszcze... Ktoś przyjdzie coś pewnie. Nowe. Ci nie przyznał, nowy znowu chłopak, nie to odpada. Nie mam pomysłu, co się może wydarzyć. A czemu nie z tobą? No właśnie, miałem nadzieję, że pojedziemy razem. No właśnie. No chyba, że grasz w kosza. Nie gram. Mogę no zostać profesjonalnym koszykarzem. Myślałam, że z profesjonalnym graczem w piłkę nożną. Ty ją faktycznie do tego ciągnie i teraz dają mi kogoś nowego. Kurczę, ciekawe co produkty tutaj szpądzi i mądzi. Koszykarz. Dobra, w przybytku głowa nie boli. Kurde. Ty to wiesz najlepiej, co? Pokazał to. Ja nie rozumiem, ile się dzieje w tym odcinku. Są takie dziwne rzeczy, które ja nie ogarniam. Ej, od ciebie stary to bije takim seksiakiem mocnym. Ale to od was obu. Serio? No, a ja nie wiem, ja mam jakiś taki pociąg do takich gości. Będzie jakiś bro-romans, proszę. Jak Adrian i Dan, potrzebuję tego też w tej edycji. Wiki w oczach. Tak? Albert też ma k***ki w oczach? Trochę tak. I chciałam powiedzieć, że jest grzeczniejszy, ale chyba nie jest. I liczy się miłość, prawda? Patrzę na nią, żeby po prostu potwierdziła jego słowa. Ja nie wiem, czy ty smutny, czy ty szczęśliwy? Nie, co ty? Ale ty tak się wahasz chyba, co? Z czym? Stary, spokojnie, nie wiem. Nie, no, troszeczkę może widać. Nie, stary, stresuj się. Wolna, stary. Troszkę jestem, można powiedzieć, zazdrosny. Ty myślisz, że jest zazdrosny. Naprawdę, też mi się wydaje, że jest bardzo za tą dziewczyną wiedźmą, której jeszcze imienia się nie nauczyłem. Faktycznie jakby ogolone kojarzą mi się z koleżami ogólnie, nie? Z koleżami? No. O, pięknie. No, tak. To zmiana jakaś. No tak, w końcu koszykarz. Randka. Buzia na szczęście. Sportowa? Coś lecisz? Lecę. GPS-a i wstać. Ja mimo tej różnicy wieku uważam, że fajnie z sobą wyglądają. Ogrej go tam w tego kosza, dobra? Daj mu kosza, daj mu kosza. Dobrze. Miłej zabawy. Reszty dziewczyn, to wiecie co? Żaden facet nie biega za dziewczyną. Żaden. Ja nie wiem, czy jestem tutaj za bardzo klasy, ale chciałbym, żeby trochę po prostu wysiłku włożyli w to, nie? Tak się śmiałem z tych, wiecie, ręczniczków i cukierków przez Dana i Adriana robionych w 9 sezonie, ale tutaj żaden się nie stara. Wiem, że dopiero drugi odcinek, no ale trochę ruszcie się. Bartek. Laura. Siemanko, mam na imię Bartek, mam 32 lata, przyjechałem z Wałbrzycha. Fajny Bartek, Ej, ile będzie facetów w tej edycji? Zawodowo gram w koszykówkę oraz prowadzę własną działalność gospodarczą. Byłem w 3 poważnych związkach, mój najdłuższy związek trwał 10 lat. Swoje już się w życiu wybawiłem, chciałbym założyć rodzinę i poznać wartościową osobę. Ale fajnie jest ten Bartek, ponieważ reszta chłopaków może w końcu się zmotywuje, żeby biegać za dziewczynami. Produkcja, wiecie co robicie, widzę, że dobrze. Na Wyspę Miłości wchodzę z ławki rezerwowych, ale zamierzam ten mecz rozegrać do końca. To może najpierw napijmy się?
za zdrowie, za nasz pobyt tutaj. Dokładnie, żeby był jak najdłuższy. Jak najdłuższy, tak. Cieszmy się tym. Zdrówko. Zdrówko. Czuję chemii, wiecie, u nich na takie, wiecie, pierwszych spojrzeniach nie widzę tego. Najważniejsze pytanie, czy ty jesteś zajęta? No tak, tak, jestem. Jesteś obecnie zajęta, okej. No, okay. Jestem. Okej, okay, jak układa się relacja, może tak? W sumie, no wiesz, dopiero drugi dzień, więc ciężko to stwierdzić. Rozumiem. Byłam zdecydowana co do tej osoby, do Bartka. O, więc oj, macie coś wspólnego. Produkcja zrobiła to celowo, żeby ich pomyliła! Oboje jesteście wysocy. No proszę. Jasne oczy, no. Jakoś chyba lubię to imię po prostu, Bartek. Tak? Coś cię ciągnie chyba do tego imienia. O, tak, no Bartuś, ładnie brzmi. Ty mi powiedz coś o tobie, mam cię lepiej poznać przecież. No ja na co dzień gram w koszykówkę zawodową. Mhm, a ile masz lat? 32 lata mam. Celowo, to jest celowo. Oni są takie same w wieku, mają dużo wspólnych cech. Co jest grane? Aha. Jeśli mogę spytać, oczywiście kobiet nie pyta się o wiek, ale... Ja jestem młoda, to możesz młoda, jeszcze. Jesteś młoda. No wyglądasz na takie 21. W listopadzie, 21. Poważnie? Mhm. Skorpionica albo wagica. Powiedz mi, czym jeszcze na co dzień się zajmujesz? Rozkładam tarota. Tak profesjonalnie można powiedzieć, no bo od roku się tym zajmuję i z tego się utrzymuję. Pasja i praca, no bo wiesz, pomagam ludziom. I nie ma się czego wstydzić, uważam, że to jest naprawdę fajne i rzadko kiedy ludzie mają pasję i pracę jednocześnie. Rozwój osobisty, duchowy, lubiłam czytać książki, medytować. Wydaje mi się, że całkiem jest to ciekawe. Ciekawe mogę sprawa. Ci dużo o tym opowiedzieć. Musiałam troszeczkę dużo opowiedzieć, bo kompletnie zielony jestem w tych sprawach, tak? Na pewno. A tak. Kiedy się urodziłeś? Ja w czerwcu. Niore albo rak. A którego? 6. Bliźnięta. Ciekawe. Ciekawie? Okej, to może zostawmy na później jakieś, żebyśmy mieli weź. Jej on nie leży, nie? Spoko, jakiś punkt odniesienia już mamy, nie? Byłaś kiedyś na stricte na meczu koszykówki? Nie byłam. Okej, no to muszę cię po prostu zabrać na ten mecz. Może będziemy mieć okazję. Może będzie nam dane. No to musimy stąd wyjść po prostu razem i będzie dane, na pewno. Nawet czy on sobie ją wybrał na randkę jak kiedyś Daria wybrała Adriana i kogo ona tam jeszcze wybrała? Kurde, tego takiego lalusia, jak on się nam nazywał, nie pamiętam. Słuchajcie, już koniec. Po tej scenie była scena o nowych uczestnikach. Dwie nowe dziewczyny, bardzo ładne, blondynka i brunetka. I co? I co? Musimy teraz czekać. Ja nie wiem, co ją teraz zrobić. Kto oglądał do tego momentu, pisze Barbara. Dziękuję, że byliście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kisi, kisi, bye bye, lajki i subskrypcje. Pa!